Dobra, mamy to zrobione, Jezus Maria. Ej, myślałem serio, że ten krab mi podpierdzieli skrzynkę i tak to by się w sumie skończyło, żeby mi podpierdzielił skrzynkę. Dobra, 5 żyć, spoko. W sumie nie dziwię się, dlaczego gra daje tyle żyć, no bo hehe, no bo nie ukrywajmy, no łatwo można zginąć w tej gierce. Nie wiem czemu wydaje mi się, że Sly 2 jest łatwiejszy pod tym względem. Ale dobra, nie będę narzekał. I ten deszcz. Co jest trochę smutne, no bo u mnie za oknem świeci ładnie słońce, a w tej gierce deszcz pada. Dobra, jestem z powrotem, sorry, po prostu mi tutaj urwało coś nagranie. Ale teraz skopiemy dupę tamtemu ziomkowi i chyba zrobimy nasz już ostatni poziom przed bossem, czyli The Gunboat Graveyard. I w ogóle smutne jest to, że w tej gierce w tym świecie pada deszcz, no bo nie ukrywajmy, ale u mnie za oknem świeci ładnie słoneczko, a tutaj taki deszczyk pada i to jest trochę smutne. No ale to też troszeczkę pokazuje jaka w maju była pogoda, bo nie ukrywajmy, no pierwszy tydzień maja był taki piękny, cieplutki, a potem kurde nagle pogoda się zepsuła. Ja, ponieważ zginąłem, to niestety ten dialog mi się przerwał, więc nie wiem, co ten koleś by tam dalej gadał. A raczej Sir Raleigh, bo to chyba on tutaj gada cały czas. Więc nie wiem, co on by tam jeszcze nam ciekawego powiedział, ale no niestety już się tego nie dowiemy. Dowiedziałbym się, gdybym, hehe, no nie zginął. Ale że zginąłem, no to się nie dowiem już. Widzę, że tutaj butelki mamy poukrywane, więc czemu by ich nie zebrać? Dobra, tam widzę, że jest ten cały alarm. I jakieś oczko tutaj, kurde, pływające. Jezu, ten poziom jest creepy, nie żeby coś. Bo pod tym względem uważam, że ten poziom jest strasznie creepy. Tam nic nie zostawiłem, poza monetkami nic nie zostawiłem, dobra. Więc okazuje się, że kiedy zbiorę 100 monet, to dostaję srebrną podkowę, która daje mi tam chwilowy większy damage. Co jest oczywiście fajne. Bo nie będę narzekał, skoro Sly tutaj jest tak naprawdę na strzała, więc... Można by powiedzieć, że no... Mamy lekko mówiąc przesrane. Dlatego Sly 2 pod tym względem jest lepszy. A skąd wiem, że Sly 2 jest lepszy? Bo grałem u mojej dziewczyny, którą pozdrawiam. Tutaj taka strasznie tajemnicza muzyka leci z tego, co widzę, z tego, co słyszę. Oj, mamy wszystkie butelki. Gdzie jest ten save? O, dobra, tu mamy. A, myślałem, że muszę się wracać. Dawaj, podawaj kod, Bentley. 719 719 11% już mamy. These are the blueprints of Raleigh's entire operation. I wonder... Yes, I can wire this info directly into your binocucom. It'll show you the position of nearby clues and breakable objects. No i myk, kurde. Zostawiamy oczywiście wizytówkę i idziemy dalej. Kurde. Ładnie. Teraz pytanie, czy będziemy mogli już iść do tej armaty, czy coś nam jeszcze brakuje. Tam mamy żyćko. Tu zrobiliśmy, tu już 3 poziomy zrobiliśmy w sumie. Oczywiście sobie nadrobię życia, no bo musiałem ich sporo stracić. No, 3 już mamy. Nice. Teraz jeszcze tylko 4 zebrać. Nie, bo ja szczerze już nie widzę żadnego poziomu, który moglibyśmy zrobić. Ale zanim zrobię, kurde, kolejny poziom, to... Znaczy, zanim zrobię kolejny poziom, zanim zdobędę życie, to kurde... Już zabiłem tego typa na szczęście. Dobra, tu mamy... Tu jest gitara. Sprawdźmy, czy już możemy polecieć. A, jeszcze jednego klucza nam brakuje. Ale gdzie on może być? Gdzie jest jeszcze jeden poziom? No tu zrobiliśmy, tam zrobiliśmy. 2 poziomy mamy zrobione. To gdzieś 3 musi być, ale gdzie? Chyba, że... Że tam na dach trzeba wejść. Nie, no... Myślałem, że za pomocą tych trzeba się tam dostać. Sly, tylko mi po dachach nie łaź. Musiałem kurde nawiązać do uniwersum. Sly, tylko mi po dachach nie łaź. Jestem głupi pod tym względem. Ale tylko pod tym względem, bo mam głupi humor. Jeszcze raz. Tu mamy poziom zaliczony. A tutaj byliśmy? Nie, czekajcie, wait a second. Tu mamy poziom zaliczony. To jest całe to Into the Machine. Into the Machine. Tu mamy zaliczone. Czyli 2 poziomy. Tam mamy 2, to jest 4. To gdzieś coś tam jeszcze brakuje. A, dobra, widzę. Tutaj jest poziom, który ominęliśmy. I tam jest jeszcze u góry coś. No, dobra. To już, że tak powiem, sprawa wyjaśniona. Okej. Czegoś nie dostrzegłem i widzicie, przez to, że nie dostrzegłem czegoś, to cierpię w tym wypadku. Ale skoro tu już jestem, to życia zbiorę przynajmniej. Czemu by nie? To teraz trzeba się tam dostać do góry, tylko pytanie w jaki sposób? Jak się tutaj dostaniemy? Mamy tutaj jakieś przejście? A, dobra, mamy tutaj rurę. I podkowę. Hey Sly, you can adjust the game camera using the right analog stick. And to bring the camera behind you, click it. Szczerze już mi się podoba prowadzenie tego let's play. Co prawda jest takie bardzo ślepe i mój komentarz może w niektórych momentach być zbyt biedny. Zginąć w Hubwardzie to trzeba być mną, jeżeli chodzi o Sly'a. Naprawdę, to trzeba być mną. Ta, wiem, że teraz ludzie się śmieją i tak dalej oglądający to, że jak tak można lamić w Sly'a, bo przecież Sly to jest świętość. Ludzie, ja mało w Sly'a grałem za życia, ok? Ja bardzo mało grałem, ja bardziej preferowałem granie w Jacka, Ratcheta i tak dalej niż w Sly'a. Choć w Ratcheta też mało grałem, ale więcej na pewno niż w Sly'a. Ale dobra, już skoro mamy tutaj te życia, które się spełnią na nowo, to czemu by ich nie zebrać na nowo, co nie? Ale mówię, no wracając do tematu, co prawda mój komentarz może być trochę biedniejszy, no bo nie jest to gra, w którą jakoś super mocno grałem. Bardziej bym powiedział, że to jest taki ślepy let's play, mimo że w życiu grałem w Sly'a jedynkę 2 razy, może raz. Bo raz miałem możliwość zagrania. A 2, że po prostu uważam, że coś takiego jest spoko, bo i wy będziecie mogli też się wykazać w sekcji komentarzy, jeżeli palnąłem jakąś głupotę. A staram się nie palnąć głupoty, bo biorę informacje też z Let's Playa Gamera. Ze Sly'a jedynki, bo przyznam szczerze, że oglądałem sobie jego Let's Play, a raczej słuchałem bardziej. No dobra, to co teraz? Idziemy po dachach, że tak powiem, tylko mi po dachach Sly nie łaź. Znowu to samo. Ja nie mogę się powstrzymać. Dobra, i co tu mamy? Tu... Accounting disguise. Okej, to lecimy wtedy. Tylko pytanie, czy tutaj będzie boss, czy tutaj będzie jakby... poziom. Ale wydaje mi się, że poziom. I znowu mamy 30, kurde, buteleczek. Those rats got pegged. Raleigh appears to have booby-trapped this entire place. I'm gonna enjoy this. Don't you get it, Sly? If you step on that rug, forget about becoming a master thief. You'll be a master dartboard. Wait a second. What if I jumped into that barrel for protection? I don't know. It looks pretty risky and very unsanitary. Only one way to find out. Dobra. Świetny gameplay. Nie, no to było ogólnie epickie, nie? Oni nas zaczęli atakować, a my sobie tak po prostu beczką żeśmy przeszli. O, widzę, że tutaj chyba runda druga będzie. Nie! W dół! So far, so good. I bet if you stayed still inside the barrel, the guard won't be able to see you, even if he shines his... Jezus Maria, naprawdę w takim miejscu musiałem dednąć. Przynajmniej mamy 8 żyć. Tyle dobrze. Najwyżej jeszcze raz potem puszczę ten dialog Bentleya. Dawaj moją beczkę, kurde, zapytaj beczkę. Nie! Przynajmniej oberwał, kurde, teraz śmietnik jeden i mi mojej beczki nie zniszczył. Mojego Krzysztofa Gonciasza mi nie zniszczył. Kurde. Frajer jeden. Teraz chyba trzeba książka, tak? Na książkę skoczyć. Dobrze widzę. Kurde, dawaj. Tak jest. I żyćko zbieramy. Co tu w ogóle mamy? Czy to jest portret Monalizy? Ty, tu jest parodia Monalizy. Jakaś zakonnica i... dobra, idziemy dalej. Nie warto na to patrzeć. Dobra, i już po tym typku. Tam u góry widzę podkowę, więc warto byłoby ją zebrać. Okej. Spróbujmy teraz doskoczyć, ale zanim doskoczymy, to ponownie życie zbieramy. Tak jak mówię, nie zwracamy uwagi teraz na te brzydkie obrazy, bo one są po prostu brzydkie. Fuj. Fajny motyw jest ogólnie z tą biblioteką. Bo tak w sumie zwiedzamy bardziej taką bibliotekę. Coś jak ten Chaos Classroom z Crash'a to Insanity. Swoją drogą mój ulubiony poziom z Crash'a to Insanity. Ale myślę, że o tym wiecie. Kurde, ty, jak tam doskoczyć? Tam się chyba da jakoś doskoczyć. Zaraz to zrobimy. Ja się nie poddam. Ja mam się poddać? Ja? Bez przesady. Dobra. Skok, skok, skok. Wszystko fajnie. Kurde, ty, faktycznie tam się da jakoś dostać. Tylko Sly musi jakoś się złapać. O ile się złapie. O ile jego majestat będzie chciał się złapać. Dobra, jest. Złapałem się. W końcu po tylu latach. Butelki tam widzę u góry. Wszystko fajnie. O. I super ominięte. Tam kluczyk mamy swoją drogą. Czyli żeśmy się kurde dostali na sam koniec poziomu? LOL? Ej, bo teraz idąc z tym tokiem, to żeśmy się dostali tam do góry na koniec poziomu. Nieświadomie zresztą. Ty, faktycznie tam był koniec poziomu. No i przy okazji działko, które mnie zabiło przez moją głupotę. Ej lol, kurde, ty, odkryłem przypadkowo jakiegoś sequence breaka chyba. Bo nie wierzę w to, że gra tam kazałaby ci się dostać normalnie. Nice, w ogóle kurde, grając na ślepo odkrywam jakieś kurde sequence breaki. To powinno się zapisać w jakiejś kurde księdze. Koleś, który rzadko grał w Sly'a, odkrywa sequence breaki i kończy szybciej poziomy. Nie no, zaraz byłoby oczywiście, że pomidor to oszust. Bo nie fair przyszedł poziom. Nie wolno tak. I kurde, jak ja mam się tutaj obronić przed tym kolesiem, skoro on i tak mnie od razu ten zabija? To jest właśnie głupie w Sly'u jedynce, że od razu na hita jesteś. Tego bardzo nie lubię. Lepszy jest ten pasek zdrowia, jak jest w Sly'u dwójce. I przy okazji to, że Sly potrafi na siebie wtedy więcej obrażeń przyjąć niż taki jeden hit. To jest dla mnie kurde głupie. No ale dobra, rozumiem, że to jest pierwsza część i tak dalej, ale po prostu względem tego, co widziałem u mojej dziewczyny, jak grała w Sly'a 2, no to trochę to jest przegięcie dla mnie. Bo ci kolesie mają nas na hita. Więc dlatego pewnie też sporo tych żyć dali do poziomu. I to, że wiecie, życia mogą ci się ten regenerować na nowo, co też trochę ułatwia. A my sobie zbieramy buteleczki, wy se tam strzelajcie. Ja sobie buteleczki zbieram, nic szczególnego. O, i tak po cichaczu załatwimy wszystkich. Znaczy, te działka w zasadzie. I już nie będzie strzelania we mnie. Nie na moje warcie, kurde. Myk. 22/30. I lecimy, kurde, do góry. I tu mamy checkpointik. W sumie mogłem się domyśleć, że tutaj ten będziemy szli, dlatego że no nie bez powodu byłaby ta sekcja. Ale przynajmniej mogłem trochę pobrejkować i zobaczyć, czy udałoby mi się tam doskoczyć. Niu! W dół spadłem, ja pierdzielę, ale kurde cienizna. Dobrze, że chociaż ta winda mnie nie troluje i nie poleciała do góry w momencie, kiedy spadłem. Bo byłbym bardzo zły, gdyby tak było. Dobra, save. Mogłem się domyśleć, że to tak wygląda, a nie inaczej. Kontynuujemy dalej nasze przygody z Zapytaj Beczka. A i oberwał koleś. Dobra. Tutaj coś było u góry, widziałem butelki. Ta, są. Ale gdzieś dwie pominąłem. Gdzie? Gdzie moje dwie buteleczki są? Pytam się. Oddawajcie moje buteleczki, kurde. Oddawajcie mojego subskrybera, kurde. Dobra, lecimy beczką dalej wtedy. Łomot zrobimy tam. Nie wiem, czemu mnie te odgłosy rozwalają, nie? Jak Sly tak się skrada.